Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o największym i najstarszym tytanie Matuzalemie. Stwór ten nie był agresywnie nastawiony do pozostałej fauny i flory planety. Przez tysiące lat ratował wiele populacji zwierząt, przenosząc je na swoim grzbiecie i chroniąc w ten sposób przed katastrofami naturalnymi. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba. W ten sposób pomagacie w rozwoju kanału. Matuzalem, nazywany również tytanem Matuzalemem, to gigantyczna hybryda zwierzęcia, rośliny i skały. Daikaju stworzony przez Legendary Pictures, który po raz pierwszy pojawił się w filmie z 2019 roku Godzilla, Król Potworów, jako pomniejszy tytan, który jest posłuszny Ghidorze, a później Godzilli. Jego nazwa wywodzi się od biblijnego proroka, postaci znanej z długiego życia. Słowo Matuzalem określa również najstarszą planetę, najstarszą gwiazdę i białka, które wydłużają żywotność owadów. Sugerowałoby to, że Matuzalem jest starożytny, nawet bardziej niż inni tytani, ale znaczenie tego imienia tak de facto pozostaje nieznane. Niektórzy agenci Monarch nadali Matuzalemowi przydomek Archie z powodu czasu, który spędził na wyspie na odległym kanadyjskim archipelagu. Matuzalem jest czworonogiem, z lasem rosnącym na skalistym i górzystym grzbiecie. Ma białe oczy bez źrenic i usta z dużymi ostrymi jak brzytwa zębami. Ma również duże rogi, wyrastające z czubka głowy, które zawijają się do wewnątrz. Jego przednie kończyny zakończone są pazurami, a tylne kopytami. Matuzalem ma również gadzi ogon. Poruszając się na czworaka, ma ponad 100 metrów wysokości, zaś długość jego ciała szacuje się na ponad 300 metrów. Porusza się powoli i niezgrabnie z powodu dużego ciężaru swoich pleców. Skała, która pokrywa jego grzbiet, powoduje, że jest odporny na wszelakie obrażenia. Można go porównać do czołgu, który dysponuje potężnymi kłami, potrafiącymi rozorać najtwardszego przeciwnika. Wspomnienia dotyczące tego stwora sięgają już średniowiecza. Według legendy Matuzalem zniszczył wioskę w Monachium, a następnie osiadł na jej zgliszczach, gdzie rośnie na nim las i do pewnego czasu uważano, że jest górą. Podczas poszukiwania tytanów, Monarch odkrył tego kaiju, a potem objął pobliski teren protekcją jako miejsce obiektu 67. Podczas akcji filmu Godzilla Król Potworów, Matuzalem budzi się ze snu z powodu wyzwania nowej alfy Ghidory. Podążając za rozkazami swojego nowego alfy, Matuzalem rozpoczyna polowanie na ziemi ze swoim nowym stadem, zaczynając od ataku na pobliską linię kolejową w Monachium. Kiedy Madison Russell aktywuje orkę w Bostonie, Matuzalem jest jednym z tytanów, który odpowiada na wyzwanie, mimo że przybywał za granicą. Matuzalem nie poruszał się wystarczająco szybko, aby dostać się do Bostonu, zanim Godzilla zabił Ghidorę. Kiedy jednak dociera na miejsce, podąża za Rodanem, Scyllą, Behemotem i królową Muto, kłaniając się Godzilli i uznając go za swojego nowego alfę. Po tych wydarzeniach powraca do Monachium, gdzie pozostaje uśpiony podczas akcji filmu Godzilla vs. Kong. Ponieważ Monarch nie zna przyczyny jego późniejszej bezczynności, określił jego status jako pokonany. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do tych społeczności znajdują się w opisie tego filmu. Tymczasem trzymajcie się. Cześć!